W zeszłym tygodniu rozpoczął się najgłośniejszy proces rozwodowy III Rzeczpospolitej. W rolach głównych Katarzyna Figura, aktorka, celebrytka, gwiazda i jej małżonek Kain Schenhels, Amerykanin, restaurator, producent filmowy. We wrześniu 2012 roku Katarzyna Figura udzieliła wywiadu, w którym poinformowała, że przez lata małżeństwa z Kainem Schenhelsem była maltretowana psychicznie i fizycznie. Kain Schenhels nigdy nie zabrał publicznie głosu. Wydał tylko oświadczenie, w którym stwierdził, że nie zgadza się z tezami postawionymi przez swoją małżonkę w mediach. Sędzia rozstrzygnie, jak jest naprawdę, jaka była prawda, co się działo za zamkniętymi drzwiami na Saskiej Kępie małżeństwa Figury i Schenhelsa. A w najbliższym tygodniku Wprost, Polskie rozwody, nasza okładka. Zapraszam serdecznie.